wygra na pewno najlepszym, ale czy będzie nim Antek Chmielewski czy Łukasz Jurkowski, zobaczymy. Jednego jesteśmy pewni. Na pewno ta długa, ponad 10-minutowa walka Łukasza Jurkowskiego powoduje, że on do tego pojedynku wychodzi bardziej zmęczony. Tak, tutaj atutem Chmielewskiego jest na pewno łatwa droga do tego finału. Przewaga fizyczna po stronie Jurkowskiego jest wyższy, jest cięższy od swojego rywala, na pewno jest silniejszy. Jeżeli walka będzie toczyła się w stójce, Jurkowski ma przewagę, ale w parterze Chmielewski może być lepszy, bo tu decyduje technika i w tej chwili widzimy obalenie przez Chmielewskiego i on jest w lepszej sytuacji. W pełni kontroluje walkę, pozycja kolana na brzuchu. Lecz sędzia przerywa walkę, przenosi zawodników na środek ringu. Ale walka zostanie rozpoczęta w tej samej pozycji. Kolano na brzuchu, to jest ważne. Tak, jest to jedna z pozycji. Widzimy, że Mirek Okliński krzyczy w kierunku Antka w tej chwili, żeby wykonał jakąś technikę i próbuje, ale Łukasz jest strasznie silny. Tak, i udało mu się wyjść z pozycji zagrożonej. Widzimy akcję kolanami, którymi próbuje atakować korpus, ale teraz fenomenalna technika rodem z judo. Tak, rzut poświęcenia. Zawodnik taekwondo na górze, Antek Chmielewski kontroluje go za pomocą gardy. Mówiliśmy o rzucie poświęcenia, bo to jest rzut, w którym w pewnym momencie rzucający znajduje się na plecy. Tak, kładzie się najpierw na plecy po to, żeby przez głowę przerzucić swojego przeciwnika. No i widzimy, że w tej chwili Chmielewski jest w gardzie Jurkowskiego, który oplutuje swoje nogi wokół tułowia Antka Chmielewskiego, ale Antek próbuje zadawać ciosy. Tak, i doskonale broni się przed uderzeniami, klinczuje, stara się uniemożliwić przeciwnikowi zadawanie uderzeń. Jest złapanie nogi Chmielewskiego tak. przez Jurkowskiego, ale puszczenie tej nogi nie będzie, dźwigni nie będzie kluczem. Jest to jeden ze sposobów wyjścia, obejścia gardy. Ale teraz w tej chwili próba założenia duszenia. Tak, to jest wielka szansa dla Chmielewskiego. Popatrzmy, być może ta walka już się skończy. A więc głowa chwycona prawą ręką. I teraz chodzi o to, żeby założyć ten ucisk, żeby dopiąć to duszenie. Tak. Zawodnik judo ma w tym wypadku tutaj jeszcze możliwość zakładania duszeń kołnierzowych za pomocą stroju. No tak, pamiętajmy, że to jest również przewaga Antka Chmielewskiego. Obaj zawodnicy walczą w kimonach. Bezwzględnie to Chmielewski może wykorzystać kimono do swoich technik. Ale teraz na górze jest Jurkowski. Mirek Okliński pokazuje sędziemu, że nieprawidłowa jest pozycja Jurkowskiego. Tak, zawodnicy byli w innej pozycji przy linach. Chmielewski bardzo dobrze broni się w parterze, założył gardę i kontroluje przeciwnika. Znowu obchwyt nogi, próba przewinięcia przeciwnika do korzystnej pozycji. Proszę zwrócić uwagę, w jak umiejętny sposób Antek Chmielewski, który jest zawodnikiem zdecydowanie słabszym fizycznie od rywala, wykorzystuje swoją technikę. Będzie próbował założenia dźwigni łokciowej. Widzą Państwo, dźwignia łokciowa i w tej chwili może być koniec walki. Jeżeli wyciągnie tą dźwignię, musi chyba skończyć walkę, ale Jurkowski broni się doskonale. Teraz jest kwestia, są nogi na głowie, powinien być koniec, odklepie. Myślę, że niebawem ta technika będzie kończona. Tak, teraz wygiął grzbiet, jeszcze raz ciągnie tę dźwignię. Okliński nie wytrzymuje i odklepał je. Koniec walki. Antoni Chmielewski zwycięzcą drugiej konfrontacji sztuk walki. Decyduje dźwignia łokciowa przy wielkiej, dodajmy, odporności Łukasza Jurkowskiego. Duże brawa dla niego, że był w stanie przez tak dużo okres czasu wytrzymać ten ból i nie poddać się przeciwnikowi. Proszę Państwa, mogłoby się wydawać, że przegrał faworyt, ale my przed rozpoczęciem tego turnieju mówiliśmy, że jeżeli walka będzie toczyła się w parterze, Antek Chmielewski będzie miał ogromne szanse na zwycięstwo. Mimo, że jest lżejszy, że jest słabszy, Antoni Chmielewski judo wygrywa drugą konfrontację sztuk walki w hotelu Marriott w Warszawie. Yeah!
Jeżeli są znakomici zawodnicy, to jest to sport na wysokim poziomie. Oczywiście, jest to sport i zasady fair play są istotnym elementem tego sportu. Szacunek dla przeciwnika. Dziękujemy sędziom, bo bardzo ciężko jest sędziować. Antek Mielewski i organizatorzy tej gali w tej chwili Martin Lewandowski przypina pas zwycięzcy Antoniemu Chmielewskiemu, obok niego Maciej Kawulski, człowiek, który wymyślił tę konfrontację sztuk walki w Warszawie. W tej konfrontacji okazuje się najlepszy style zwarty, style chwytacza Antoni Chmielewski, judo.